Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa przez kosinus alfa zaś kosinus alfa przez sinus alfa równa się 2. Oblicz wartość wyrażenia sinus alfa razy kosinus alfa. To niech będzie nasz poszukiwany x. I teraz tak, żeby działać na ułamkach musi mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem będzie sinus alfa razy kosinus alfa. Czyli tutaj górę i dół domnażam przez sinus alfa. A tutaj górę i dół domnażam przez kosinus alfa. Tak, żeby powstał wspólny mianownik. Co otrzymujemy? Otrzymujemy wspólny mianownik w postaci sinus alfa razy kosinus alfa, a w liczniku będzie sinus alfa razy sinus alfa, czyli sinus kwadrat alfa, dodać kosinus alfa razy kosinus alfa, czyli kosinus kwadrat alfa i to wszystko ma być równe 2. Ale my w liczniku, czyli u góry widzimy jedynkę trygonometryczną, bo sinus kwadrat plus kosinus kwadrat to jest jedynka tego samego kąta, to jest jedynka trygonometryczna, czyli mamy 1 przez, zobaczmy, to jest nasz poszukiwany x, czyli 1 przez x równa się 2. Mnożymy przez x, czyli 1 równa się 2x. Dzielimy sobie stronami przez 2, czyli przez to, co stoi przy x, czyli 1/2 to jest nasz x, czyli x to 1/2 i mamy odpowiedź sinus alfa razy kosinus alfa równa się 1/2.